nadawanie na Facebooku, które zawsze jest przygotowane. Tak więc witam Was w szóstym odcinku, już szóstym, szóstym z ośmiu odcinków tak naprawdę. Tak jest. Programowania Codiroki i dzisiaj fajne rzeczy przed nami. Przynajmniej ja powiem takie rzeczy, które ja bardzo lubię. Nie wiem jak Jolanta, znaczy Jolanta ma to wredniejszą część. Ja mam matematyczne tutaj zdolności. Mama będzie dzisiaj ze mnie dumna. Bardzo dobrze, matematyka, mówiłem, królowa nauk, tak więc słuchajcie, dzisiaj dość fajne rzeczy, bo będą zarówno wyrażenia matematyczne, którymi zajmie się Jola, oraz będą zmienne, oraz moje bloki, a także listy. Postaram się Wam pokazać to włącznie z przykładami i jest to stosunkowo ważna rzecz, bo zmienne stanowią taką podstawę, jeżeli chodzi o programowanie. W każdym języku, tak, nie tylko w Scratchu, jest często używane. Listy bywają używane, natomiast wyrażenia matematyczne też dość często się pojawiają. Tak więc klucz taki do zrozumienia programowania to przede wszystkim jest ogarnięcie między innymi właśnie co to są zmienne i o tym też będziemy mówić. Ale na początek, jak zawsze, słuchajcie, literka dzisiejszego spotkania, bo ten, kto zbiera literki, to będzie wiedział, o co chodzi. Zbieramy literki, wtedy macie hasło do certyfikatu po wszystkich ośmiu kursach, czyli 10 godzin całego szkolenia. Wtedy będzie można pobrać taki certyfikat bez zdawania egzaminu. Tak to nazwijmy, tak? Bez wysiłku, bo to za uczestnictwo. I dzisiejsza literka to literka R. R, dokładnie. Radosław. Mój brat Radosław, więc R jak Radosław. Ja chciałem powiedzieć jak Rodzynek. Jak Renata. Jutro jak, Dzień Kobiet, to może. Jak Ryc. No ja właśnie, Dzień Kobiet jutro, tak więc. Gdzie masz goździki? Dzisiaj programujemy goździki. Czekaj, myślę nad kwiatem na Rozalię. Nie. Róże, przede wszystkim. Róże. No właśnie. Szukasz daleko, a tu. To właśnie, to tak jest z programowaniem, że czasami najprostsze są te podstawowe kody, tak więc nie ma co szukać daleko. Ale cóż, słuchajcie, krótkie przypomnienie jeszcze będzie na samym początku, Jolanta, prawda? Bo tak rozmawialiśmy, że tak. Odniesiemy się jeszcze do pewnej kategorii, która była wcześniej. Ja znikam, dokładnie. Jestem z Wami na czacie i na Facebooku, a Jola zaczyna swoją magię. Zaczynam magię. Dobra, już chyba powinno mnie być dobrze słychać, bo jak się przyłączamy, to nam to wszystko znika. Tak jak Sylwester powiedział, witam Was serdecznie i przechodzimy od razu do czegoś, o czym nie mówiliśmy na ostatnim spotkaniu. Ostatnio mieliśmy, powiększę sobie, bo zawsze tutaj. Ostatnio mieliśmy kontrolę, praktycznie wszystkie omówiliśmy, ale dwa ważne bloki to między innymi blok powtórz, który sprawia, że możemy skrypty, które wymagają powtarzania jakiejś czynności, ułatwić, uprościć, zmniejszyć, tak, że nie zajmują one nam całej po prostu całego pola roboczego, tylko po prostu są krótsze. Ja tutaj skorzystam z gotowego skryptu, który mam wgrany właśnie na kwadrat i zamienię go. Co mi się tu zrobiło? I uproszczę go. Tutaj zmniejszamy, on wygląda tak dosyć rozbudowanie, poza tym moim, który tutaj mam jak zawsze zrobionym, żeby jakby mi to nie uciekło. Łączę się oczywiście i zobaczcie, tutaj mam no cztery razy to samo. Jak wiemy, kwadrat składa się z czterech boków, czterech kątów, każdy po 90 stopni, więc te bloki się powtarzają, zresztą widzimy to, kiedy je tworzymy, na przykład poprzez opcję duplikuj. Więc teraz ja robię prostą rzecz, czyli usuwam tamte bloki, a wkładam w zamian powtórz. I jeżeli użyję tutaj powtórz cztery razy, to wtedy mój Kodi będzie cztery razy jechał. Ja sobie tutaj zmienię na coś innego, żeby on mi od razu nie zaczął jechać. Ten mój przycisk A to już jest taki biedny, zmęczony, więc tutaj sobie zmienimy. A to sobie usuniemy.
I ja już wysyłam to do mojego robota, przełączam specjalnie na niego moją kamerę. Mam nadzieję, że będzie dobrze go widać. Trochę rozłącza, poczekajcie chwileczkę już. No ta kamera taka. I już powinna załapać. Pod C mamy wygrane, tak, tutaj mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Czyli mamy skrypt, który ja jak zwykle, o, bardzo prosto mi spadnie. Czy widzicie, ten sam skrypt, który robiłam miesiąc temu, właśnie przy wykorzystaniu takiego rozbudowanego skryptu, teraz został uproszczony właśnie przez powtórz. Ale możemy też uprościć nasz, znaczy możemy też dodać nie tylko powtórz ile razy, ale też powtarzanie do określonego warunku. I do tego służy właśnie powtarzaj aż. Często używaliśmy tego czekaj aż, a tutaj możemy powtarzać aż coś się stanie. I fajną rzeczą, którą dzieciaki uwielbiają robić, i to jest między innymi podobnie w moim scenariuszu do lektur Afryka Kazika, mamy powtarzanie aż będzie ciemno, czyli dzieciaki uwielbiają chować, o ja tu mam taki specjalny rekwizyt, uwielbiają chować robota w kartonie. I zobaczcie, tutaj już znowu musimy skorzystać z wyrażeń. Najpierw sobie przełączę na tryb live i oczywiście, żeby tą jasność otoczenia odpowiednio określić, intensywność otaczającego światła, to jest 62, sobie tu włączę, żeby mi się tu pojawiało. Więc teraz zostanę na tym trybie live, bo ostatnio polubiłam go, Sylwester mnie przekonał. I teraz chcę powtarzać, aż moja intensywność światła będzie mniejsza niż, tutaj mam 60, no to myślę, że 50 będzie dobrze. Albo nawet ustawimy 20. Mam nadzieję, że uda mi się złapać. I tutaj mamy powtarzaj aż zrobi się ciemno, czyli intensywność otaczającego światła spadnie poniżej 20. I tutaj w tym miejscu umieszczamy, co nasz robot ma powtarzać. Bo pamiętacie, tam powtarzaj ile razy też było, co ma powtarzać. I tutaj co ma powtarzać. No i ja sobie teraz zrobię takie koło. 15 stopni niech będzie, on będzie ził dookoła i za tym skryptem, za tym powtarzaj aż, umieszczamy co ma się stać, kiedy ta intensywność spadnie, tak? I teraz zobaczymy jak ta jasność, no tutaj już jest, widzicie, o, spada. I ja używam mojego kartona, przełączam się teraz, żebyście zobaczyli mojego robota ponownie. Jak on będzie pięknie krążył. Ta kamera jest słabej. No Jola, twoją kamerę straciliśmy całkowicie. Ja się włączę, żeby nie było. Czasami problemy techniczne pokonują najlepszych, tak więc damy chwilę Joli, żeby się spięła z kamerami. Tak czasami się może dziać, jeżeli używamy dwie kamery naraz. Powinna zaraz do nas wrócić.
nie, to ja przejmę ze swoją częścią, a Jola później dołączy. No i chyba Jola nam się wylogowała całkowicie. Dobra, słuchajcie, to w takim odkładzie ja przychodzę, przerzucę sobie okienko, a zobaczymy, czy Joli za ten czas się uda opanować sytuację. O właśnie. Już jakbyśmy cię słyszeli, ale jeszcze cię nie widzimy. No dobra, ale teraz cię nie słyszymy. Być słychać, słychać O, mnie? dobra, teraz cię widzimy i cię słyszymy. Och, jestem, wracam, słuchajcie. Tak. Powtarzanie, aż coś się stanie. Na tym się, aż się stanie to, co się stało, czyli aż mi się wyłączy. Aż się boję przełączyć na drugą kamerę. Strach. Dobra, próbuj, w razie czego ja cię zamienię. Okej, okay. Czy nadal mnie słychać? Pytanie jest takie. Słychać, widać. Dobra. Robota. Dobra, to już wszystko tutaj w nim mam. Wracamy do tego, że robot ma nam przestać jeździć, kiedy nakryje go. Aż się kamerka przesunęła. O. Aż nakryje go po prostu. Aż nakryje go pudełkiem. Jeszcze raz udostępnię, żebyście widzieli skrypt. Mam nadzieję, że nie zniknę. Czyli ma jeździć dookoła, bo nie chcę, żeby on mi znowu uciekł. Więc uruchamiam go. Tylko te, o, widzicie, ja takie mało stopni, więc widać chyba, że się obraca. A teraz co ja zrobię? Nakrywam go i robot przestaje jeździć. Taka magia. Za chwilę, jak przejdę do wyrażeń, to pokażę wam, jak zaprogramować go, żeby jechał dalej, kiedy przeszkoda jest lub przeszkoda się schowa. Ale to teraz, tak jak powiedziałam, przechodzimy do wyrażeń. Czyli kontrolę mamy już calutką zrobioną. Wszystko, mam nadzieję, jest jasne. Możemy przejść do wyrażeń. Kochani, w wyrażeniach mamy podzielone na grupy. Przełączę się na siebie, żebyście mnie widzieli, ale... O, jestem, cudownie. Kochani, pierwsze cztery bloki z wyrażeń są bardzo proste. To jest dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. I tutaj polecam szczególnie właśnie nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej do tego, żeby zaprogramowali swojego robota razem z uczniami, żeby uczniowie zaprogramowali robota jako taki kalkulator. Czyli on może po prostu nam pokazywać poszczególne wyniki. Oczywiście do tego potrzebujemy naszego niezastąpionego pokaż hello, ponieważ tutaj oczywiście zmieści nam się odpowiedni guzik. Jak zwykle zaczynamy od zdarzeń. Ja jestem na trybie live, żeby on mi tutaj cały czas wyświetla. Podłączam i umieszczam wyniki. W scenariuszu, w kartach pracy, które dla was przygotowałam, właśnie będzie takie zadanie dla waszych uczniów. Na przykład pokaż, ile to jest 5 plus 7. Przełączmy się na drugą kamerę, zobaczymy, czy nasz robot nam to pokaże. No, jest dobrze widoczny, mam nadzieję. Pod którym ja to ustawiłam? Pod C. Pod A. I mamy wynik 12. I to samo możemy robić, o, tutaj wymieniając, tak? Na przykład 7 odjąć 5. I tak uczniowie mogą sobie sami sprawdzać swoje wyniki. Tutaj kolejna
opcja, czyli losowanie liczb. Wykorzystywaliśmy to już wielokrotnie z Sylwestrem, ale też możecie zobaczyć ten skrypt, jak go wykorzystać w zajęciach przede wszystkim, właśnie w scenariuszu Kodejowa gra planszowa mojego autorstwa, ale też w innych scenariuszach od właśnie Sylwestra. I tutaj cała filozofia, możecie ustawić wciskanie albo potrząsanie. Programowaliśmy to właśnie też na potrząsanie. Czyli te są, myślę, na pewno jasne. Często też używaliśmy tych trzech, czyli mniejsze, większe, równe. Mniejsze, większe, równe przydaje się właśnie najbardziej przy czujnikach, kiedy potrzebujemy ustalić jakieś wartości. Najpopularniejszym takim używanym skryptem jest zaprogramowanie odpowiedniego światła w naszym kodeju zależnie od poziomu naładowania. Czyli na przykład jeżeli nasz robot ma więcej niż 50 albo mniej niż 50 naładowanie baterii. I ja chcę, żeby on na przykład świecił na czerwono, kiedy jest rozładowany i świecił na oczywiście zielono, kiedy jest naładowany. I wciskam A i tutaj już widzicie, że zaświeciło się zielone światło, czyli ma więcej niż 50. Ja to wiem, bo go ładowałam, ale możemy sobie coś takiego na początek, żeby sprawdzić, czy nasze roboty są dobrze przygotowane do zajęć, jak najbardziej zrobić. Kolejna grupa bloków w tej zakładce to są kolejne ostro zakończone i to są takie trzy ancymony, czyli mamy i lub i nie. Tutaj w te puste pola oczywiście wkładamy odpowiednie czujniki, odpowiednie warunki, odpowiednie dane. I jak matematyka nam mówi, jeżeli mamy i, to muszą zostać spełnione oba te warunki. Jeżeli mamy lub, no to może zostać spełniony jeden z dwóch. Ale jeżeli mamy nie, to jest to zaprzeczenie, tak? Nie jest połączony z kodi z rokiem albo nie ma przeszkody z przodu, tak? Czyli wykluczamy ten warunek. I tutaj ja sobie zapisałam, żeby nie pominąć, co my możemy sobie na przykład zakodować. Że nasz robot na przykład będzie poruszał się do przodu z określoną mocą, czyli wyciągamy akcję. Ja zawsze sobie ustawiam, to już mnie znacie, bardzo małą moc, na przykład 5, żeby on mi nie uciekł. I chciałabym, żeby się zatrzymał, kiedy będzie ciemno. Zaraz sobie to zrobimy. Albo kiedy będą przeszkody z przodu. O, to tak sobie wkładamy. Tak, z uczniami możecie robić tak, że najpierw wyciągacie to, co wam potrzebne. Ja chcę, żeby on się zatrzymał, kiedy będą przeszkody z przodu, ale to mają być tylko przeszkody czerwone, tak? Czyli muszę umieścić. To jest właśnie najtrudniejsze dla uczniów, żeby to odpowiednio umieścić. Instruujcie ich, że to kliknięcie zawsze mówi nam, że już pasuje. I my chcemy, że jeżeli będzie przeszkoda z przodu i ona będzie czerwona, to żeby nasz ruch się oczywiście zatrzymał, żeby przestał jechać. Ale brakuje nam tutaj jeszcze naszego warunku zawsze. Dlaczego on jest tutaj ważny? Bo mamy wykorzystanie tego czujnika z przodu tutaj i on musi cały czas nam wysyłać sygnał, żeby to sprawdzić, tak? Zaraz zobaczę, jak wy mnie widzicie. Widzicie mojego robota. Jeszcze go trochę odsunę. I tutaj przygotowałam sobie czerwoną przeszkodę. Oczywiście karteczki gotowe z Kodeja, niezastąpione. Jeszcze raz ja tam miałam pod A, cały czas pod A. Miałam już nie wykorzystywać tego A, cały czas je męczę. Czyli wciskam A, robot jedzie, skanuje, czerwone, zatrzymał się. Tak? Widzicie, właśnie o to światełko chodzi, to zawsze uruchamia mi to światełko cały czas. Tak? Zobaczcie, stawiam rękę, czyli normalną przeszkodę, on teraz mnie wykrył jako czerwoną, bo już mu podłożyłam. I on się nie zatrzyma, tak? Bo musi być przeszkoda i ona musi być
czerwona. Ale możemy tak samo sobie tutaj wymienić. On nam teraz cały czas skanuje to otoczenie, bo jest włączone. Kochani, możemy też wykorzystać tak samo, zamienić to na lub, tak? Czyli na przykład jeżeli chcemy, żeby nasz robot reagował na dwa kolory. Czyli jeżeli chcemy, żeby... To usuwam. Teraz chcemy, żeby dwa uwzględniał kolory, tak? Ale żebym to powkładał. Już bym to wyciągnął. Widzicie, to jest właśnie dla uczniów najtrudniejsze to powkładać. I teraz chcę, żeby jechał do przodu, ale zatrzymał się. Jeżeli zobaczy kolor czerwony i jeżeli zobaczy kolor... O, widzicie, mówiłam sama, mówię, że to problem. I najlepiej sobie powkładać. Widzicie cały skrypt? Dwa kolory. Czerwony i na przykład zielony, bo tu mam przygotowany zielony, tak? Jeżeli będzie któryś z tych kolorów, ma zatrzymać ruch. On już mi tutaj skanuje, uruchamiam A, podkładam zielony i się zatrzymał, tak? Tutaj też jest ważna jasność. Wielokrotnie wam tu już mówiliśmy, że trzeba najlepiej przy zmianie oświetlenia, bo jest za ciemno, przy zmianie oświetlenia skalibrować kolor, tak? Żeby on ten kolor jak najbardziej mógł dobrze zczytać, tak? Bo tu jest u mnie stosunkowo ciemno, więc trzeba dosyć blisko ten kolor dać. Ale właśnie to lub wykorzystujemy, kiedy chcemy dwie wartości na przykład wykorzystać, tak? Żeby dwie wartości muszą być spełnione. Mogą być spełnione, bo i to muszą, a lub to mogą być spełnione, tak? Czyli dwa kolory na przykład będzie nam wykrywał, ale dzieciaki też często bawię się z nimi właśnie w to, żeby zaprogramować robota tak, żeby jechał do przodu, jakieś przeszkoda się zatrzymywał, ale kiedy przeszkoda znika, ma jechać z powrotem. I wtedy jak najbardziej sprawdzi się tutaj właśnie nasze nie. I z kontroli potrzebujemy tutaj, jeżeli coś tam, to w przeciwnym razie coś tam. I my chcemy, że jeżeli nie będzie przeszkody z przodu, to robot ma jechać do przodu. W przeciwnym razie, co ma zrobić? Oczywiście ma się zatrzymać. Ale chcemy włączyć to skanowanie naszym czujnikiem na cały czas, więc musimy dodać zawsze. I teraz, kiedy nie będzie przeszkody z przodu, robot będzie jechał. Ale kiedy przeszkoda się pojawi, zatrzyma się. Zobaczymy. Od gadania przejdziemy do ruchu. Zobaczcie. Jedzie. Jest przeszkoda. Zatrzymuje się. Podnoszę rękę. Jedzie z powrotem. Zatrzymuje się. Jedzie z powrotem. To trochę takie szlabany. O, właśnie. Budowanie szlabanów. Podnoszę szlaban, zatrzymuje się. Jedzie dalej. Tak? Czyli wszystko działa. O, teraz by było najlepiej trzymać cały czas wyłączone. Teraz oczywiście, żeby nam tu nie jeździło, kasujemy. I te trzy, myślę, jak najbardziej nasze wyrażenia są jasne. To była taka troszeczkę edukacja matematyczna i jeszcze do edukacji matematycznej tutaj wrócimy w tej zakładce wyrażenia. A teraz takie bardzo fajne tutaj bloki, które bardziej edukacji polonistycznej. I też w karcie pracy przygotowałam dla was taką tabelkę, w której uczniowie właśnie analizują poszczególne wyrazy przy użyciu jedynie kodiroki. Oczywiście ich będzie korciło, żeby samemu liczyć te litery, sprawdzać długość i sprawdzać, czy zawiera konkretną literę, ale myślę, że jak dacie trudne wyrazy, długie, to nie będzie im się chciało jak najbardziej tego robić. I tutaj znowu możemy się pobawić, że nasz kodiroki pokazuje nam określone wyrazy. Tutaj połącz jabłko i banan. To nic innego jak pokazywanie, łączenie wyrazów. Czyli na przykład ja mówię swoim uczniom, pokażcie, zróbcie, żeby
Cody Rocky pokazywał wasze imię i nazwisko. I on tutaj już łączy. Oczywiście polskich znaków nam nie pokaże, ale jak najbardziej to przesunie i zrobi. Tutaj litera któraś z danego wyrazu potrafi nam wskazać na przykład czwartą literę z wyrazu makaron. Tak? Nie musimy liczyć, nie musimy sprawdzać, on sam nam to zrobi. Albo na przykład piątą. I jest to R. I wtedy uczniowie sprawdzają i wpisują do tabelki swoje rozwiązania. Może też nam Cody Rocky pokazać długość danego wyrazu, tak? Długi wyraz to jest kwarantanna, każdy nie lubi tego wyrazu, ale także nam może pokazać długość. Wciskam A i wiem, że to jest 11 liter. Ważna uwaga, on liczy także spacje, tak? Więc jeżeli wpisujemy coś ze spacjami, to te spacje też zostaną policzone. I kolejne to jest jabłko zawiera A. I tutaj wasi uczniowie, idąc na łatwiznę, mogą odkryć ważną, prostą rzecz, że na przykład można tutaj to włożyć. I wtedy nasz robot będzie nam odpowiadał true lub false, czyli prawda lub fałsz. Zobaczcie, to wygląda tak. True, czyli zawiera, tak? Jeżeli wpiszę Z, znowu wcisnę A, to wtedy mamy false, tak? To ich uczy takiego szybkiego cwaniactwa, że wkładamy i mamy odpowiedź, no tylko też muszą wiedzieć, co po angielsku oznacza true lub false. Myślę, że uczniowie Sylwestra na pewno to wiedzą, ale może nie wszyscy. Ale możemy też zrobić, żeby robot zareagował jakoś, jeżeli się znajduje jakaś konkretna litera, tak? I na przykład, jeżeli jabłko zawiera A, to nasz robot ma zaświecić na czerwono, tak? To tak na szybko. I wtedy wciskam A i świeci mi się na czerwono, tak? To fals zostaje z poprzedniego oczywiście kodowania. K też zawiera C. O, wciskam. A powinnam jeszcze ustawić, że w przeciwnym razie nie zgaśnie, tak? Także jak najbardziej powinniśmy rozbudować nasz kod, ale myślę, że do takiej edukacji polonistycznej na początek, do sprawdzania, jak najbardziej wam się to przyda. Ja sama z tego wielokrotnie korzystałam i teraz też z moimi uczniami się właśnie bawię takimi wyrazami, liczeniem wyrazów. I kolejne nasze tutaj wyrażenia matematyczne, to już tutaj zaawansowana matematyka. Ja tutaj się przygotowałam, jako że matematyka nie jest moją mocną stroną, żeby wam wyjaśnić, co tutaj mam. Oczywiście tutaj to, co mówiliśmy z Sylwestrem na ostatnim spotkaniu, że po aktualizacji wkradły się błędy z arabskimi tutaj literami i tutaj w języku polskim było napisane mod. Może ci, którzy mają niezaktualizowane starsze wersje, też to widzą. I co to znaczy mod? Mod wskazuje nam, już mam tu napisane, żebym się nie pomyliła, resztę uzyskaną po podzieleniu określonej wartości przez drugą określoną wartość. Do czego to się może przydać? Bo ja zawsze się zastanawiam, do czego to się może przydać? A to na przykład może nam się przydać do wyszukiwania liczb, które się dzielą bez reszty. Bo na przykład 10 mod 9 to jest 1, tak? Bo 10 podzielić na 9 to jest 1, czyli 1 razy 9 to jest 9. Jak 10 odejmiemy 9, to wtedy mamy 1, czyli zostaje nam tej reszty 1. On nam nie pokazuje wyniku dzielenia, tylko nam pokazuje resztę. Na przykład zobaczcie to przy 8 i 2, tak? 8 podzielić na 2 to jest 4. Ale 2 razy 4 to jest równo 8, czyli tej reszty nam zostaje 0. Tak? To jest bardzo fajne właśnie do wyszukiwania liczb, które się dzielą bez reszty albo z reszty, żeby tą resztę określić. Tak? Czyli tutaj 12 reszty, czyli jeszcze nam brakuje jedyneczki, żeby to 13 się w pełni podzieliło. No, uruchamia tego się wyobraźnię matematyczną, myślę, że jak najbardziej. Tutaj mamy zaokrągli. Do czego możemy użyć zaokrągli? Na przykład do zaokrąglania wartości czujników. Na przykład timer, czy kąty obrotu, nachylenia, głośność pokazywane są po przecinku.
Więc jeżeli chcemy, czy też intensywność doświadczającego światła, więc jeżeli nie chcemy uczniom jakby mącić w głowie, szczególnie tym najmłodszym, tymi przecinkami, tym bardziej, że oni często odczytują, zamiast 100% mówią 1000, że to liczba 1000, bo nie widzą tego przecinka, tak? I tutaj mam intensywność otaczającego światła 54, tak? A tutaj widzimy już po przecinku, więc możemy zobaczyć jak najbardziej, gdzie nam to zaokrągla. I w wyrażeniach ostatni nasz blok to jest wartość bezwzględna z. I tutaj pod tym naszym trójkącikiem kryje się aż 14 możliwości. Czyli możemy wyliczyć wartość bezwzględną z danej liczby. Podłoga to jest zaokrąglenie w dół, a sufit to zaokrąglenie w górę. Czyli oprócz tamtego zaokrąglenia, które mieliśmy, możemy też określić, czy zaokrąglamy w górę, czy zaokrąglamy w dół. Mamy pierwiastek kwadratowy, sinus, kosinus, tangens, przeciwność sinusa, przeciwność kosinusa, przeciwność tangensa, logarytm naturalny, logarytm, pierwiastkowanie do potęgi i 10 do potęgi któreś tam. Potęgowanie i 10, czyli 14 matematycznych możliwości, które no myślę już tak na poziomie 5, 6 klasy jak najbardziej można wykorzystać, no moja córka ma zaokrąglanie w górę, zaokrąglanie w dół i wtedy Cody Rocky może nam służyć jako taki kalkulator, czyli w wyrażeniach, jeżeli chcemy wykorzystywać wartości czujników, jeżeli chcemy bawić się z matematyką, edukacją polonistyczną, jak najbardziej z tej zakładki musimy skorzystać, tak? Zresztą korzystaliśmy z niej wielokrotnie. Ja teraz przełączę się. Na drugą kamerę i wezwę Sylwestra, bo teraz czas na zmienne. Czas na zmienne. Czyli naszą zakładkę w kolorze pomarańczowym. Dobra. Ja też już jestem podłączony, tak jak i Ola. Za chwilę zmienię kamerę. Tylko, żeby ci nie uciekł. Żeby mi nie uciekał, bo tak jak mówię, tak żebyście mieli podgląd bezpośrednio na robota. Natomiast zanim to zrobię, to kilka słów o zmiennych i o tym, jak te zmienne będziemy interpretować i jak je tłumaczyć dzieciakom, słuchajcie. Zmienna to może być tak naprawdę, ja zawsze mówię i biorę wtedy worek lub plecak i do tego worka, plecaka po prostu zaczynam wkładać różne rzeczy. I tak mówię, że zmienna to jest taka wartość w informatyce, którą po prostu bierzemy i tam możemy przechowywać dane. Więc tą zmienną będzie ten worek, tą zmienną, słuchajcie, może być na przykład taki kubek, zobaczcie, mam taki fajny, ładny. I na przykład wiem, że będą potrzebne mi, dajmy na to później, dwa kolory, czarny i niebieski. I to są moje dane, które sobie biorę, wkładam do tego kubka i sobie je przechowuję. I one sobie w tym kubeczku leżą, ja mogę robić 5000 rzeczy, a jak będą mi te dane potrzebne w przypadku dwóch kolorów, które chciałem zapamiętać, tak? Ciekawe, czy pamiętacie, jakie to były kolory? To wyciągam wtedy je z kubka, tak? Czyli z tego worka, z tego plecaka. Więc mnie osobiście dzieciakom pomaga to, jak właśnie pokazujemy. Wkładamy coś do worka, przechowywujemy w tym worku, przechowujemy w tym plecaku. Jak jest nam to potrzebne, to wtedy z tego wyciągamy. I mniej więcej na takiej zasadzie działają zmienne. Ale jak zauważycie, ja już przechodzę na kategorie zmienne, to jak przejdziemy na kategorie zmienne, to nic tam nie mamy. No właśnie, nie mamy nic. Bo musimy tak naprawdę taką zmienną sobie najpierw utworzyć. I ja już udostępniam mój ekran. Tak więc widzicie od razu też ekran. I teraz tak. Co trzeba zrobić, żeby utworzyć zmienną? Oczywiście kliknąć utwórz zmienną. I teraz tu pojawia się pierwsze pytanie. Dla wszystkich postaci, czy tylko dla tej postaci? Jeżeli weźmiemy zmienną tylko dla tej postaci, będzie to zmienna określana zmienną lokalną. To znaczy, że wszystko, co włożę do tego plecaka, do tego worka, będzie osobistą rzeczą, osobistą wartością tylko tego robota Cody Rocky. Jeżeli
zrobię to dla wszystkich postaci, wtedy rzeczy, dane, które będę przechowywał w danej zmiennej, będzie dostępne dla wszystkich robotów i postaci, które postanowię podłączyć jednocześnie do mBloka. Czyli może być to wtedy dane wykorzystywane zarówno przez robota, jak i słuchajcie, przez postaci jak ta panda, którą tutaj mamy. Tak więc to jest zmienna globalna, natomiast zmienna lokalna tylko i wyłącznie wykorzystywana przez robotę, jeżeli przypiszemy ją na koleju, albo jeżeli będziemy przypisywali ją na postaci, to tylko na postaci. Jeżeli zobaczcie, utworzę zmienną panda i będzie ta zmienna tylko dla tej postaci, tu się pojawiły bloczki, tak przejdę sobie na urządzenia i wejdę na kodę ja w zmienne, to zobaczcie, że tej zmiennej nie widzimy. Mimo że mam ją tutaj w okienku, w tej chwili tam nic nie ma, wynosi zero, tak, ta wartość. I tu mam bloki, to już na kodeju tych bloków nie mam, dlatego że ta zmienna jest tylko zmienną dla pandy, tylko i wyłącznie, a nie dla kodeja. Natomiast jeżeli utworzę zmienną dla kodeja i będzie to zmienna dla wszystkich postaci, czyli zmienna globalna, nazwę ją timer, bo będziemy robić sobie timer, to będzie nasz taki przykładowy program, który napiszemy, to ten timer będzie widoczny w kodeju, ale zobaczcie, jest także widoczny w pandzie, więc zarówno w postaciach w pandzie, jak i w urządzeniach w Coding Rockim ta zmienna jest widoczna, gdyż mogą korzystać z niej zarówno duszki, jak i roboty. I to jest zmienna globalna, czyli każdy może z tego worka sobie po prostu wziąć dane, które będą tam przechowywane. No ale dobra, słuchajcie, mamy już tą zmienną zrobioną, mamy ją tutaj, jak widzicie. Pod spodem mamy cztery nowe klocki, które nam się pojawiły. Jest to ustaw zmienną o nazwie timer, zmień zmienną o nazwie timer o daną wartość. Zobaczcie, że mamy tu wartości liczbowe. Pokaż zmienną, tu mamy nazwę naszej zmiennej i ukryj zmienną. I my będziemy korzystali z tego ustaw zmienną oraz zmień zmienną o daną wartość. Spróbujemy zaprogramować sobie dwie rzeczy, mianowicie przyciski. Ja już przełączę na robota, tak żebyście widzieli także to, co się dzieje bezpośrednio na robocie. Okay. Mamy robota. Tak, będzie lepiej widać. Spróbujemy ustawić, zaprogramować dwa przyciski, mianowicie przycisk. Niech będzie to A i przycisk B. Będą one służyły do zmieniania wartości naszej zmiany. Więc potrzebuję z kategorii zdarzenia wyciągnąć to i możemy wyciągnąć albo dwa razy, albo kliknąć prawym i duplikuj. Ustaliliśmy, że będzie przycisk A, będzie przycisk B. I teraz wracamy do naszych zmiennych. I pod przyciskiem A przerzucę zmień timer o 1, a pod przyciskiem B przerzucę zmień timer o minus 1. A może nawet na odwrót zrobię, że pod A będzie minus 1, to będzie nam cofał o 1, odejmował, a pod B będzie przycisk zmień timer o 1. Teraz, jeżeli my to zrobimy w tej chwili, zobaczcie, jestem live, wy będziecie widzieć tutaj w rogu, że ta zmienna ulega zmianie, tak? Na robocie nic nie widzimy. Natomiast chciałbym, żebyśmy też widzieli tu to na ekranie robota. Więc skorzystam z kategorii wygląd. Skorzystam z bloczka pokaż. Ten bloczek pokaż wezmę zarówno tu, jak i tu. Wrócę do zmiennych i zobaczcie, tu mamy ten okrągły bloczek timer. Zagnieżdżam go tam, gdzie był napis hello. I już mam nadzieję, że to widać. Powinno być widać. O. Ulega to zmianie. Więc ja mogę sobie w tej chwili, zobaczcie, wyświetlać za każdym razem wartość mojej zmienny. A zmienną tak reguluję poprzez przypisane do tego przycisku. Więc mamy zaprojektowane pierwsze przyciski.
Pora teraz, słuchajcie, żeby to było jakoś funkcjonalne. Więc proponuję, żeby pod przyciskiem C ukryć jakby rozpoczynanie naszego timera. Tu sobie ustawimy czas na przykład, że ten timer będzie wynosił 10 sekund. Może oczywiście wynosić więcej, wtedy sobie nastukamy więcej. I chcemy, żeby ten timer nam odliczał od 0 do 10. Więc potrzebujemy. Kiedy przycisk w tym przypadku? C naciśnięty. I teraz tak. Będziemy korzystać, ponieważ robot jest połączony bezpośrednio z komputerem, działa i także ten kod jest przechowany w komputerze i wysyłany do robota. Możemy skorzystać z czujnika. Taki czujnik, którym poznaliśmy, był czujnik timer, który mamy tutaj. Zobaczcie, że ten timer cały czas leci, ma już 590 sekund, więc na pewno będę potrzebował taki bloczek timer oraz będę potrzebował bloczek zero i timer. Jeżeli użyję zero i timer, to zobaczcie, że ten timer się zeruje, czyli przyjmuje wartość 0. Chciałbym za każdym razem, jak uruchomię ten timer, go wyzerować, więc pierwszym blokiem będzie zeruj timer. Potem będę chciał pokazać ten czas, czyli użyję ponownie z wyglądu pokaż. W hello wrzucę timer, więc zobaczcie, będzie to wyglądało tak. Widzicie? On pokazał, ale pokazał tylko raz. Jak możemy to zmienić? No przede wszystkim powinien być w pętli. Więc wrzucę to jeszcze raz, spróbuję jeszcze raz. I zobaczcie, ten timer w pętli, tak, zaczyna mi pokazywać czas. Naciśnięcie przycisku C na robocie zeruje ten czas. No ale chciałbym, jak to timer, żeby jak osiągnie daną wartość, pokazał mi, dał mi jakoś znać, że i to już jest ten czas, tak? Czyli dajmy na to, ustawiłem sobie tą wartość. Zobaczcie, teraz ustawiam, ale cały czas mi ten timer leci ze względu na to, że ja go w żaden sposób nie zatrzymałem, tak? Więc ustawiłem sobie tą wartość na 15 i chciałbym, żeby jak dobiję do tych 15, żeby coś zrobił. Więc potrzebujemy wyciągnąć sobie warunek, jeżeli ten warunek zagnieżdżamy w pętli zawsze, żeby było, słuchajcie, zawsze to sprawdzane. I tu jest ta matematyka, o której Jola mówiła, czyli wyrażenia. Z wyrażeń potrzebujemy znak równa się. I teraz zasada jest prosta. Timer, który wyciągnę duplikując tutaj, będzie równy zmiennej timer. Czyli mogę wyciągnąć ją zarówno tutaj stąd, albo ze zmiennych timer. Więc jeżeli ten timer domyślnie, który leci tutaj, będzie równy temu timerowi 15, to wtedy, no właśnie, coś wtedy możemy zrobić. Proponuję, żeby jakiś alarm czy coś takiego nam zagrał, więc na przykład będzie zagraj dźwięk. Eksplozja, no nie wiem, czy to będzie. O, może jakiś dzwonek na przykład. Ale od razu powiem, że on zagra dzwonek, natomiast ten timer nadal będzie leciał. Więc chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Wrócę się do kontroli. I tu jest, tak jak mówiła Jola, błędy mamy w tłumaczeniu. Można to rozwiązać. Ja już to zgłosiłem do MakeBlocka. Przerzucając sobie na chwilę na English, tu mamy słówko stop, czyli zatrzymaj. I wracamy do naszego polskiego. Tu gdzieś był polski. O, jest polski. Więc mamy bloczek stop i chcę, żeby po tym dźwięku zatrzymał wszystko. W tym momencie przypominam, timer, czyli to, co mamy w warunku, jeżeli po prawej stronie ustalamy sobie przyciskami. Ten timer to jest domyślne odmierzanie czasu. Naciskając przycisk C, zerujemy ten timer. On zaczyna lecieć. Zobaczcie, powoli, powoli sobie leci. Jak dobije do 15, bo jest ustawiony na 15, to wyda dźwięk i się zatrzyma. No widzicie,
Tu nawet jeszcze nie zdążył nam na ekranie pokazać, tak? Bo kod jest tak, że pokaż timer i tak dalej, więc możemy nawet spróbować sobie zrobić to na takiej zasadzie, że tam pokaż timer, może wtedy nam wyskoczy, jaki był czas, ale ten kod został wykonany i po wykonaniu dał nam znak, że już osiągnęliśmy dany czas. O, a teraz coś nam chyba nie poszło. Bo nam przeleciał. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No dobra, zatrzymał się na 15:02, więc jednak chyba pokazywanie czasu też musi być przed, żeby nam kod dobrze zadziałał. I w ten sposób, słuchajcie, stworzyliśmy przy pomocy zmiennych, tak, i przechowywania w nich wartości, stworzyliśmy sobie prosty kod timera. Zobaczcie, że teraz jak będę zmieniał te zmienne, to widzicie wartość na ekranie ze względu na to, że zatrzymaliśmy kod. Teraz raptem 5 sekund. No i nam nie załapał tych 5 sekund. Spróbujmy jeszcze raz. O, dobra. Teraz załapał nam 5 sekund. Jeżeli chcemy być pewni, że i uniknąć takiego błędu, to możemy spróbować, że gdzieś przeskoczy nam te 5 sekund czy ileś, możemy spróbować rozszerzyć wyrażenie matematyczne. Po pierwsze, albo zmieniając timer równy się timerowi, na timer większy od timera. Zobaczcie, wtedy będzie tak, że jak będzie większy od 5, i wtedy mamy gwarancję, tak, że nam zawsze po przekroczeniu 5 zaskoczy, albo możemy zrobić coś takiego, że połączymy te dwie rzeczy, czyli ten timer większy od timera, tu sobie timer zduplikuję i tu naszą zmienną też zduplikuję i zrobię takie wyrażenie, że to lub to. Wtedy będzie warunek, który będzie określał, jeżeli czas wskazywany przez czasomierz jest większy lub równy. A dokładnie powinno być na odwrót, równy lub większy. Wtedy, ale to już jest bardziej zaawansowane, nie potrzebujemy aż takiego. Wtedy otwórz dźwięk i jesteśmy ubezpieczeni na każdą ewentualność. Tak wyglądają, słuchajcie, moi drodzy, zmienne. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to przechodzimy dalej. A jeżeli, słuchajcie, czegoś nie wiecie, to śmiało piszcie. Kolejną pozycją, którą dzisiaj omówimy, to są listy. Listy są może nie tyle trudniejsze, co rzadziej używane w programowaniu takim początkowym, szczególnie wizualnym, ze względu na to, że nie każdy na początku może zrozumieć działanie samej listy w programowaniu, więc używamy tych list głównie z ciut starszymi uczniami. Ale słuchajcie, spróbuję sobie za pomocą listy stworzyć zabawkę. Nie wiem, czy kiedyś mieliście styczność. Była taka zabawka, jest do tej pory, która nazywa się Magiczna Kula. Tą kulą potrząsamy, zadajmy pytanie, potrząsamy, a ona nam wybiera jakąś tam losową odpowiedź, pomaga nam dokonywać życiowych wyborów. Spróbuję coś takiego sobie zrobić, więc ten kod usuwam. W tych naszych zmiennych, słuchajcie, mogę tą zmienną usunąć, nie będzie ona nam potrzebna. Wyłączę sobie także timer w czujnikach, tak więc zobaczcie, wróciliśmy do punktu wyjściowego i spróbujemy sobie utworzyć listę. I ponownie, jak w przypadku zmiennych, może być to lista dla wszystkich postaci, czyli lista globalna, albo tylko dla tej postaci lokalna. Nazwę tą listę zgadula.
Spróbuję powiększyć ekran. Zobaczcie, zgadula w tym momencie pojawiła nam się na ekranie. I teraz tak. Mamy dwa sposoby dodawania rzeczy do listy. Możemy robić to w bardzo prosty sposób, klikając tutaj plus i wpisując. Enter. Pojawia się kolejny. A, dobra, poczekajcie, bo ja napisałem może w ogóle przez z kropką, a musi być po prostu przez z, bo kod nie rozpoznaje polskich znaków. Mamy 5 pozycji. Zobaczcie, te pozycje dodałem wpisując na listę i to jest ten prostszy sposób. Możemy także dodawać te rzeczy za pomocą kodu, używając bloku dodaj rzecz do listy zgadula. Czyli na przykład jakbym tutaj dodał na przykład hi, hi, hi i wtedy słuchajcie, na przykład przypiszę to, kiedy przycisk A jest naciśnięty, to klikając na A, to hi, hi, hi dodało mi się do listy. Oczywiście każdy inny bloczek może na przykład być wykonywany osobno, tak więc wtedy dodamy, kiedy na przykład kod jest uruchomiony albo strzałka uruchomiona, bo mam połączony live, wtedy dodaj do listy i mamy kolejne wartości. Tak więc, ale prostszym sposobem jest to, co robiłem przed chwilą, czyli ręczne, manualne dodawanie rzeczy do listy, przynajmniej na początek listy. Mamy listę rzeczy, w tej chwili 6 pozycji. Pora spróbować coś z tym zaprogramować. Przejdziemy sobie z trybu live do trybu wyjścia, albo zostaniemy w trybie live, bo też możemy działać, więc może być po kliknięciu flagi, nie, po kliknięciu. Zrobimy jednak, kiedy kod jest potrząsany, to będzie bardziej zabawne. Kiedy, i zadanie jest takie, kiedy kod jest potrząsany, będziemy chcieli, żeby pokazał nam jedną z tych odpowiedzi z listy. Co wtedy? Po pierwsze, klocek pokaż. Teraz będziemy potrzebowali bloczek, element z zgadula. Pamiętamy, że zgadula to jest nazwa tej listy, tak? Jeżeli zagnieżdża to tak, to będzie tak, że kiedy kod będzie potrząśnięty, pokaże pierwszy element z tej listy. Zobaczcie. On za każdym razem będzie pokazywał słowo tak, niezależnie od tego, jak będę go trząsł. Jeżeli tu zmienię na dwójkę, wtedy za każdym razem będzie pokazywał słowo nie. Ja chciałbym, żeby zaczął losować te rzeczy. Czyli muszę skorzystać z tego, o czym mówiła Jolanta, mianowicie z wyrażeń. I w wyrażeniach znajdziecie taki bloczek losuj od 1 do 10. My mamy 6 pozycji na liście, więc zamiast 10 piszemy 6 i tą dwójeczkę zastąpimy właśnie tym wyrażeniem. I zobaczcie, co się teraz zadzieje. Cody, Rocky, czy jutro będziesz pracował z dziećmi? Kto wie, powiedział. A czy lubisz jak kot, czy lubisz mleko? Ty mi powiedz. Tak? Więc zobaczcie, mamy taką kulę zgadulę. Każde potrząsnięcie to jest wybór innego, innej pozycji z listy, tak? Pozycje oznaczone są 1, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz słuchajcie, ja stworzyłem taką listę z odpowiedziami, a wyobraźcie sobie, że te odpowiedzi zastąpię zupełnie czymś innym. Na przykład, słuchajcie, zastąpię te odpowiedzi imionami lub nazwiskami uczniów do losowania. Może tak być? Zobaczcie, jak kliknę A, to usunąłem sobie wszystko z listy, tak? A jakbym kliknął B, na przykład mogę dodać imiona i tak dalej, jeżeli sobie to zaprogramuję, albo tak jak tutaj. Piszę to ręcznie, wtedy jest po prostu szybciej.
Słuchajcie, wracamy. Znowu mam szóstkę. Nawet tu nie muszę nic w kodzie zmieniać. Adam, Tomek, Kuba, Jola. Pamiętajcie o tym, dłuższe zwroty są po prostu przewijane. Tak i unikamy polskich literek ze względu na to, że ekran tu sam kod Jeroki tego nie obsługuje. Więc tak wyglądają listy, tak wyglądają zmienne. Te przykłady, które słuchajcie, wam pokazywałem, znajdziecie również na stronie kodowanie na ekranie. I tam są na kodowanie na ekranie w kategorii inspiracje, są e-booki i w tych e-bookach znajdziecie właśnie książkę z takimi prostymi, tymi dwoma przykładami i kilkoma innymi, które opisałem, tak żeby spróbować z kodem Jeroki. Przed nami na koniec jeszcze jedna kategoria, czyli po zmiennych, kategoria moje bloki. I słuchajcie, moje bloki jest kategorią, której używamy, jeżeli na przykład nasz kod, usunę, zniknie, żeby znikła ta lista, nasz kod będzie korzystał z tej samej linii, czy z tego samego fragmentu kodu wielokrotnie i chcemy ten kod po prostu sobie skrócić. To jest jedno zastosowanie. Drugie zastosowanie jest to uproszczenie kodu i przygotowanie na przykład bardziej zaawansowanego kodu i uproszczenie go do jednego bloczku, tak żeby nasi uczniowie z tego mogli korzystać, albo chociażby żebyśmy my mogli korzystać. Idealnym przykładem zastosowania takich moich bloków jest kategoria, która nazywa się emocje. Bo emocje, słuchajcie, to nic innego jak właśnie takie specjalnie stworzone bloki, które zawierają w sobie kilka elementów. I spróbuję się przyjrzeć jakiemuś blokowi. Powiem szczerze, że nie rozpracowywałem ich przed webinarem, tylko idziemy na żywioł. Spróbujemy na przykład uśmiech, zobaczymy, jak on zareaguje. Ok, czyli takie potrząsanie. A tutaj, o, dobra. O, je to. Obrócił się, pokazał oczy i się obrócił. Spróbujemy sobie taki je zaprojektować, tak żeby Cody go wykonał. Więc odtwarzamy je, nazwajemy go tak samo. I teraz tak, mamy cztery rodzaje bloków. Zacznę od tego z etykietą, czyli takiego naszego ja. Ten bloczek, słuchajcie, daje nam dokładnie taki pusty blok, który no w tej chwili jakbym go nacisnął, on nic nie zrobi, bo nie jest jeszcze zaprogramowany. Wracamy do naszego bloku emocji. Jeżeli klikniemy, kod się kręci w kółko, no jeszcze tam podrygiwał, ale załóżmy, że kręci się w kółko, jakieś radosne oczy da i wydaje odgłosy. Dobra? Czyli wracam do moich bloków. Na razie nic nie mamy. Klocek będziemy definiować tutaj pod tym tak zwanym grzybkiem, jak to Jola mówi. Potrzebuję z kategorii wygląd. Najpierw zacznijmy od oczu. Oczy. Dajmy na to, niech pokaże jakieś radosne. To oczy na przykład takie. Potrzebuję z kategorii akcja, ruch. Obróć. Dobra. 360 stopni. Jeszcze z kategorii dźwięki. Teraz zobaczmy, czy mamy tu jakiś fajny dźwięk. Jej, to chyba może będzie to. Spróbujmy. O, dobra. I zobaczcie, w tej chwili mam zdefiniowany tu w moich blokach taki klocek je, tak? I chciałbym ułożyć kod, kiedy przycisk naciśnięty, dajmy na to, niech to będzie ten przycisk A na kodeju, to sobie tu chowam, albo tak sobie schowam, zjadę do dół. Kiedy kod jest naciśnięty, wtedy wykonaj je.
Tak zrobię, żeby tam tego nie było widać. I zobaczcie, ten bloczek, który mam zdefiniowany tam u góry. Sprawdzamy. OK? Może nie zakręcił się na sam koniec, tak jak tam, bo jeszcze pewnie trzeba było dodać na przykład, gdzie tu mamy tą akcję. Lewo, prawo, lewo. Dobra, trochę bardziej nie brawo, ale może być. I zobaczcie, że cały ten kod składający się z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu linii kodu udało nam się za pomocą moich bloków zmieścić w jednym. Tak więc po to nam są nasze bloki, żeby utworzyć jeden bloczek. Natomiast wracamy jeszcze raz do tworzenia bloków, ponieważ mamy trzy inne. To był blok tekstowy. Natomiast zobaczcie, że mamy jeszcze blok z danymi wyjściowymi w postaci liczby, z danymi wejściowymi w postaci tekstu oraz wartości logicznej. Jeżeli wezmę dane wejściowe w postaci liczby, to pojawi się coś takiego. Definiuj nazwa bloka, liczba 1. I zobaczcie, że tu będzie blok, który otrzymamy z wartością, tak, którą wprowadzamy liczbowo. Jeżeli zdecyduje się na utworzenie bloku z wartością tekstową, to jest tak zwany string, czyli pojawi nam się bloczek taki, w który będę mógł coś wpisać. Tak? Więc oprócz tego, że coś się pojawi, to jeszcze tu będę mógł wprowadzać takie wartości, jak na przykład pokaż coś tam. I trzeci bloczek to są dane wejściowe, wartość logiczna, czyli zobaczcie, trzeci bloczek będzie mógł mieć zagnieżdżane różnego rodzaju wyrażenia do tego. Tak więc to, co pozostajemy tutaj, to są te skrócone bloczki, natomiast my te bloki definiujemy pod tymi kapturkami, tak? I to sobie spoczywa w jednym miejscu tekstowo, a my możemy później z tego dowolnie korzystać w każdym innym kodzie. I nie trzeba za każdym razem przepisywać tego kodu tak naprawdę po kilka razy. To jest bardzo ułatwiająca rzecz przy bardziej skomplikowanych kodach, gdzie ten kod jest duplikowany w różnych miejscach, szczególnie nawet już nie przy robocie, tak, ale przy tworzeniu gier w Scratchu czy w MakeBlock. Ja się przyłączam do Was na kamerę z powrotem. Dobra, bo właśnie słuchajcie, zakończyliśmy, Jola już się pojawiła. Jestem. Więc ona już wie, właśnie zakończyliśmy omawianie tych trzech kategorii. Ja tylko przypomnę dla tych, którzy zbierają literkę, że teraz jest literka ry jak róża. Jak róża. Dokładnie. Ry jak róża. I wklejam oczywiście kartę pracy. Pracy, dokładnie. Do zajęć szóstych. Tak. Do przepracowania. Dla Was do ułatwienia, jak chcecie po kolei, żeby uczniowie sami pracowali. Ja tylko dodam, że dla tych, którzy nas oglądają online, tak, to ja tą kartę wrzucę na profil mentora, gdzie leci główny stream z tego. I już teraz zapraszam Was na kolejną rzecz, a kolejna rzecz, kolejne spotkanie, bo kolejne spotkanie będzie naprawdę fajne. 4 kwietnia? Na to wychodzi. Chyba nie znaliśmy tej daty, ale tak wypada pierwszy poniedziałek w kwietniu, 4 kwietnia. Tak jest. I wtedy zajmiemy się, to dopiero będą ekscytujące rzeczy, bo wtedy zajmiemy się rozszerzeniami do Kodi Rockiego. Tak więc będzie, słuchajcie, pojawią się takie rzeczy jak rozszerzenia związane z pilotem na podczerwień, z internetem rzeczy, z chociażby dodatkami takich w postaci neuronów, bloczków, które można do tego kodeja sobie dokupić, podłączyć. Podłączyć dokładnie i tak dalej, i takie rzeczy będą omawiane, a w jednym z ostatnich webinarów pewnie weźmiemy pod uwagę także rozszerzenia mBlockowe, czyli na przykład rozpoznawanie języków, tłumaczenie, przekładanie, rozpoznawanie emocji. Wie to tak może nie. I Lego. Wybrali. Ale rozszerzymy o Lego też pewnie, podłączymy, pokażemy Wam jak i to. Właśnie, będziemy podłączać klocki Lego, bo zarówno Jola, jak i ja takie Lego podłączamy. Tak.
I mamy wózki widłowe, małe wózki widłowe. Dokładnie. Tak więc dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Kto szuka nagrania, to nagranie pojawi się na YouTubie. Mentor Systemy Audiowizualne, tam jest playlista Cody Rocky. Tam znajdziecie w ogóle wszystkie pozostałe odcinki, bo to jest 6. odcinek z całego cyklu programowania, do czego można wracać. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to możecie śmiało pisać i pytać o robota zarówno do mentora bezpośrednio, albo na przykład zaczepiać nas na grupie Zainspirowani, tam odpowiadamy na pytania. Dokładnie. Też. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Życzymy wam udanej reszty wieczoru. I Dnia Kobiet jutro. Moje drogie panie, wszystkiego najlepszego z okazji waszego nadchodzącego święta jutrzejszego. Oby dzieci były w szkole łagodne, miłe, ciche i spokojne, co by nie krzyczały więcej. A może na przykład idziecie na jakiś fajny film do kina z klasą. Klasa mojego syna tak idzie na przykład jutro. O, to fajna alternatywa. Dokładnie. Dzięki bardzo jeszcze raz za dzisiaj i dobranoc. Dobranoc wszystkim.